Cześć, to Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie z okazji 100 tysięcy subskrypcji oprowadzę Was po 100-metrowym mieszkaniu, które było wykończone pod koniec lat 90. dla trzyosobowej rodziny w takim stylu z pogranicza kolonialnego i prowansalskiego. Potem te wnętrza wiele razy zmieniały swoją funkcję. Przez jakiś czas mieszkali tu studenci z Polski, przez jakiś czas studenci z Chin. Była tutaj też taka pracownia prywatna, a nawet serwerownia. A od kilku lat mieszkam tu ja. Zaczynamy tradycyjnie przy wejściu i tu od razu mamy kolumnę, bardzo charakterystyczną dla końca lat 90. i zaraz za nią przedpokój tak naprawdę otwiera się na salon z kuchnią. Nim jednak przejdziemy dalej, spójrzcie na podłogę. Chociaż w całym mieszkaniu prawie jest parkiet, to tu, przy wejściu, są płytki drewnopodobne. Tak nie było od początku. Na początku były tutaj takie dwie wycieraczki dostosowane rozmiarem, bo tutaj była wnęka i one po prostu w tej wnęce były ułożone tak, że były tak naprawdę na równi z podłogą. Natomiast potem kolejni właściciele wypełnili ten otwór właśnie płytkami, żeby z jednej strony ten fragment podłogi tuż przy wejściu był odpowiednio odporny na wilgoć, na zabrudzenia, a z drugiej strony, żeby się nie wyróżniał. Ja chyba obrałabym odwrotną strategię i zdecydowałabym się na jakiś wzór typu mozaika albo właśnie marokańskie wzory. Coś, co by zdecydowanie odcięło się od tego parkietu, bo w momencie, kiedy mamy wzory, które są podobne, ale jednak inne i przy pięknym, prawdziwym drewnie mamy płytki, które to drewno tylko udają, to moim zdaniem nie jest najlepsze połączenie. Ale tak naprawdę na co dzień faktycznie przez to, że jest podobny kolor, to aż tak się o tym nie myśli i nie zwraca na to aż takiej uwagi. Po tej stronie od wejścia znajdują się haczyki na kurtki. Trzy wyżej, jeden niżej, co jest wygodne dla dzieci. I to, co jeszcze jest fajne, to że one są we wnęce. Więc tak naprawdę patrząc z daleka na tę ścianę, a przeważnie patrzymy jednak pod jakimś kątem, to nie widzimy tych kurtek aż tak bardzo. Nie widzimy, jak bardzo one odstają od ściany i wizualnie to nie sprawia aż takiego bałaganu. A tu na dole ułożyłam taką białą deseczkę, która akurat idealnie pasowała rozmiarem. Ona jest oparta o sztukaterię z trzech stron i chodziło o to, żeby było więcej miejsca na buty, żeby mogły być i na dole, i na górze. Piętrowo przechowujemy w pionie, żeby lepiej wykorzystać przestrzeń. Natomiast od półtora roku mam tutaj z drugiej strony szafę. To jest płytka szafa PAX i w niej po prostu zrobiłam półki na buty i z tej strony na dole i tu na górze są szuflady. To jest moja szuflada, gdzie odkładam to, co przynoszę i mogę sobie łatwo sięgnąć, jakieś klucze, pilot do bramy. Bardzo lubię to rozwiązanie i dzięki temu, że szafa jest wysoka, to nie ma sytuacji, że odkładam coś na wierzch i robi się sterta rzeczy przy wejściu, która tworzy taki bałagan i którą co chwila trzeba jakoś ogarniać, żeby zachować porządek. Nie ma już tego problemu. Wszystko jest za frontem. Nawet jak się zabałagani, zamykam front i nie ma problemu. By jednak nie było zbyt prosto, tu przy kolumnie jest taki murek, który aż się prosi, żeby coś na niego odłożyć i faktycznie tak naprawdę ciężko o cały dzień, żeby nic niepotrzebnego tutaj nie wylądowało. A co gorsza, tu jest jeszcze jeden murek, który też jest takim blatem bez żadnej funkcji poza dekoracyjną i trzeba się pilnować, żeby tego blatu po prostu nie zagracić. Dlatego sama urządzając się tak od zera unikałabym tego typu przestrzeni, bo po co kusić los i ryzykować większy bałagan, skoro można się po prostu urządzić inaczej. Natomiast tego murka nie lubię przede wszystkim z innego powodu, bo zobaczcie, tutaj on jest w takiej odległości od ściany, co jest komfortowe, żeby przejść. Natomiast przy tej ścianie już nie może stanąć żaden mebel, a to duży minus. I co prawda z drugiej strony wcisnęłam witrynkę, ale faktycznie ją wcisnęłam, bo ona nie jest tu ani ładnie wyeksponowana, ani tak naprawdę aż tak wygodnie się z niej nie korzysta, bo zobaczcie, żeby otworzyć drzwi muszę być na wprost. Jak otworzę, to już tędy tak łatwo nie przejdę. Mogłabym się przecisnąć, ale nie o to chodzi, żeby było wygodnie. Dlatego
Nie jest to idealne rozwiązanie, ale jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi, co się ma. I tu spójrzcie jeszcze na ten salon, jak on jest, jaki ma rozkład, bo przez to, że jest otwarty na kuchnię i przedpokój, tu ma okno, tu drugie balkonowe, a za nim jeszcze kaloryfer z parapetem, to tak naprawdę takich ścian, przy których można ustawić większe meble, są tylko dwie. Tutaj ten fragment pomiędzy oknami oraz ta jedna ściana, a jak na tak duże pomieszczenie, to wcale nie jest aż tak dużo. Gdy decydowałam się na tę sofę, trochę się obawiałam, że tak jasny kolor będzie problematyczny w utrzymaniu jej w czystości. Jednak po półtora roku mam poczucie, że wcale nie jest tak źle. Owszem, teraz już widać w niektórych miejscach jakieś plamki, czy kolor tu na siedzisku raczej nie jest już taki jak pierwszego dnia. Natomiast gdy coś się rozlało, bez problemu doczyściłam i myślę, że jak zamówię któregoś razu takie profesjonalne czyszczenie, to sofa będzie jak nowa, więc nie żałuję wyboru, ale może ostatecznie wypowiem się za kilka lat. Jeżeli zaś chodzi o jej formę, to wciąż mi się podoba, jest bardzo ładna i wyobraźcie sobie, że to jest sofa z Agata Meble. I tam jest często tak, że jak się wchodzi do sklepu i są wszędzie te kanapy rozłożone, to jest takie wrażenie, jakby one wcale nie były jakieś super, a tak naprawdę w Agacie jest sporo naprawdę ładnych modeli, a dzięki temu, że można wybrać różne kolory tapicerek i te tapicerki też są takimi porządnymi materiałami odpornymi na zabrudzenie, to można skompletować bardzo fajny mebel w dobrej cenie. Dlatego jeżeli szukacie sofy, to spójrzcie też tam, bo to już moja druga sofa z Agaty i jestem bardzo zadowolona. Natomiast to jest taka sofa, która się nie rozkłada, nie jest zbyt duża. Ona jest fajna właśnie, żeby sobie tak usiąść, napić się herbaty, poczytać, porozmawiać z kimś. To nie jest taka sofa, żeby się położyć i oglądać film. Pod tym kątem nie bardzo i też całą rodziną ciężko się tutaj rozłożyć tak naprawdę. Więc zależy, jak z takiej sofy planujecie korzystać. Mi się tutaj sprawdza, bo ja w salonie przeważnie po prostu z kimś się spotykam, rozmawiam, albo sobie siedzę sama, czytam książkę, a filmy oglądam w sypialni. Natomiast jeżeli u Was ten styl życia wygląda inaczej, no to rozumiem, że wtedy niekoniecznie taka lekka forma sofy będzie najlepszym wyborem. Ale mam tutaj obok coś, co jest bardziej uniwersalne. Zobaczcie, ta komoda to już jest taka... Nie pamiętam jej nazwy, ale to jest taka mała drewniana komódka z Ikei. Nie wiem nawet, czy to nie jest jakiś taki najtańszy model. Natomiast na pewno ją kojarzycie. Ja ją przemalowałam na taki ciemno-czerwony kolor, przy czym odkręciłam gałki i gałek nie malowałam. Podoba mi się taki efekt, chociaż początkowo myślałam, że wymienię je na złote, żeby bardziej pasowały do nóżek sofy. Ale na razie zostało tak i powiem Wam, że... Chyba już jednak nie zmienię, bo się przyzwyczaiłam i tak mi się podoba. I dolne szuflady mam na leki, są tu łatwo dostępne, różne lekarstwa, termometr. To jest wygodne, jednak jeżeli macie malutkie dzieci, to wtedy lepiej lekarstwa trzymać wyżej. Moje dzieci na szczęście są już duże, więc nie ma problemu, że zrobią coś nierozsądnego, przynajmniej jeżeli chodzi o lekarstwa. A na górze mam szufladę na wszystko. Ona nie ma takiego jednego konkretnego zastosowania. Chowam tutaj na przykład słodycze czasem, żeby móc je łatwo wyjąć właśnie podczas herbatki z przyjaciółką, albo jeżeli jakieś zabawki dzieci przyniosą i jeszcze chcemy z nich korzystać, nie chcę odnosić do ich pokoju, a nie chcę, żeby był na wierzchu, to na szybko można schować tutaj i tego typu rzeczy. Więc z jednej strony to jest szuflada tak na nic, a z drugiej strony zawsze coś w niej jest i dzięki temu te rzeczy nie stoją na wierzchu, więc jestem super zadowolona z takiego rozwiązania. A tu na komodzie mam książki, między innymi dwie książki autorstwa Julii Wizowskiej, z którą kiedyś nagrałam odcinek o śmieciach i wtedy mówiłyśmy, że Julia wyda książkę i zobaczcie,
jest już od jakiegoś czasu wydana, ja już ją przeczytałam i się pochwalę, bo nawet zostałam tutaj wymieniona, co było bardzo miłym zaskoczeniem, gdy czytałam, więc tak się chwalę tylko. I polecam Wam tę książkę, ale podobno nie jest już tak łatwo dostępna, więc sprawdźcie. Z tej strony stoją dwa stare meble, które bardzo lubię. Tę komodę kupiłam w nietypowy sposób, bo po prostu dostałam wiadomość na fanpage'u z pytaniem, czy przypadkiem nie chcę kupić któregoś z oferowanych mebli i faktycznie ta komoda od razu mnie zachwyciła. Wtedy też szukałam czegoś podobnego, tylko mniejszego, ale jak już ją zobaczyłam, to przepadłam. Niestety ona ma, jeśli mnie pamięć nie myli, z 1,80 m długości, więc nie jest łatwo znaleźć dla niej miejsce. I tak naprawdę, gdyby była mniejszym meblem, ale wyższym, to zmieściłoby się w niej znacznie więcej. Natomiast, bo wiecie, o co chodzi, z tym przechowywaniem w pionie, że jedna szafa, ale po sufit, może być tak mała, a i tak zmieści się więcej niż w tak długiej komodzie. Natomiast ja ją bardzo lubię. Te szafki, co tu ma, one mają głębokie półki, więc fajnie się sprawdzają do przechowywania gier planszowych, takich większych rzeczy, większych pudełek. Natomiast tutaj te szuflady na jakieś przybory piśmiennicze, żeby były pod ręką, to też jest fajna opcja. I pod spodem tutaj jeszcze mam walizkę starą i w niej trzymam torby prezentowe. Jak dostajemy prezent, zamiast taką torbę wyrzucić, to po prostu ją chowam na później i czasem korzystamy z nich wielokrotnie i myślę, że to jest fajne rozwiązanie, Wam też tak polecam. Więc jeżeli chodzi o tę komodę, no to właśnie tak wygląda sytuacja. Nie pozbędę się jej, bo po prostu bardzo ją lubię. Gdybym szukała najbardziej funkcjonalnego mebla, to pewnie wybrałabym coś innego. Może jakieś modułowe szafki, które bym skompletowała pod swoje potrzeby. Ale ona jest taka piękna, no że po prostu mam do niej słabość. A tu dalej jest jeszcze piękniejszy mebel, mój ulubiony. Niebieska szafa, witrynka, biblioteczka i ona kiedyś stała na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, a tak się składa, że na tym wydziale studiował mój tata. Ale tata nie miał żadnego związku z tym, że ten mebel tutaj trafił, nie przyczynił się do tego, po prostu wydział robił remont. Pozbywał się starych mebli i zamiast zapłacić jakiejś firmie, która je wywiezie, wstawił ogłoszenie na Facebooka z propozycją, że można sobie te meble odebrać. I tak oto witrynka trafiła tutaj, została odświeżona, ma nowy kolor, przemalowałam ją, ma nowe szyby. Wcześniej nie miała uchwytów, tylko otwierało się kluczykiem, a teraz są tutaj gałki zaprojektowane przez Olę Munzar. Też zostawię Wam do nich link. One kiedyś były bardzo błyszczące, ale teraz już spatynowały. Też wyglądają przepięknie. No powiem Wam, że lata mijają, a ja wciąż się tym meblem zachwycam tak jak na początku, więc jestem naprawdę bardzo zadowolona z tej metamorfozy, bo to ciężko podjąć decyzję, jaki kolor, jakie detale, jak to zrobić i potem jest taki stres, że się źle wybierze i będzie się żałowało, a ja niczego nie żałuję. Jest naprawdę super. I w środku, poza tym, że mam różne książki, wazony, to mam tutaj też nagrodę YouTube'a. Przycisk z okazji 100 tysięcy subskrypcji. Bardzo Wam dziękuję, że subskrybujecie kanał. Kto jeszcze tego nie robi, tego serdecznie zachęcam. Nagrodę na razie tutaj chowam, żeby się nie zniszczyła. Za szybą będzie bezpieczniejsza, ale znajdę dla niej jakieś lepsze miejsce, żeby mi nie zasłaniała ułożonych tęczowo książek i była lepiej może widoczna. Mam w domu dużo plakatów i obrazów, które bardzo mi się podobają, a część z nich w dodatku została stworzona przez bliskie mi osoby. I tak na przykład tutaj mam obrazy autorstwa moich przyjaciółek. Tu dwie prace Marii Mackiewicz, a na tej ścianie wisi obraz autorstwa Kiri, która namalowała go w ramach zajęć z malarstwa na ASP i wiem, że ta praca przyciąga wzrok bardzo wielu moich gości, więc jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Spodziewam się, że będą podzielone.
Kuchnia jest urządzona w kształt litery U otwarte z kreską, gdyż tu są szafki w ten sposób, a z tej strony jest jeszcze lodówka z gablotką. Mam plan trochę tutaj pozmieniać kolorystycznie, nie tak, żeby wprowadzać zupełnie nową paletę, ale jest pewna koncepcja. Możliwe, że zanim ten film zostanie opublikowany, to już te zmiany wprowadzę w życie i pokażę na Instagramie, więc sprawdźcie tam. Może będziecie mogli już sobie porównać przed i po. A póki co opowiem Wam, jak są tutaj zorganizowane szafki. Tak pokrótce, bo bardziej szczegółowo omówię ten temat w osobnym filmie. I tutaj jest szafka z dwoma półkami. W tym miejscu jest szafka narożna, gdzie trzymam garnki, pokrywki, patelnie i to jest bardzo wygodne. Ta szafka jest bardzo niewygodna, bo ona jest głęboka, a wąska i przez to, że tu nie ma wysuwanego cargo, tylko po prostu półki, to ciężko się dostać do zawartości, która jest w głębi. Z tej strony jest karuzela, ale inna niż wszystkie, które Wam dotychczas pokazywałam, bo zobaczcie, ona nie ma otwieranych drzwi i karuzela nie kręci się w kółko, tylko po prostu te drzwi chowają się do środka, więc jednym pociągnięciem dłoni od razu wysuwamy półkę z jednej albo z drugiej strony. To jest znacznie wygodniejsze, szybciej można dostać się do zawartości w środku. Tutaj jest dość szeroka szafka, ale tak naprawdę niewiele się w niej mieści, tylko kosz i jakieś takie rzeczy typu zapasowe gąbeczki, bo tu jest kranik z filtrowaną wodą. I te filtry to duże baniaki, które po prostu gdzieś trzeba schować i one tam zajmują pół szafki. Dalej mamy zmywarkę i nad zmywarką to, czego najbardziej nie lubię w tej kuchni. Nie wiem, czy to jest to, czego najbardziej nie lubię. To jest jedna z rzeczy, których nie lubię, czyli suszarka pod oknem. To jest miejsce najlepiej doświetlone, gdzie można by było mieć dużą przestrzeń roboczą, a przez to, że tu jest suszarka, ciężko z tego miejsca korzystać, a jeżeli ułoży się naczynia do wysuszenia, no to wiecie, to nie jest najpiękniejsza rzecz, jaką można mieć w kuchni, poodwracane naczynia i one są wtedy najbardziej widoczne, najlepiej doświetlone i to wcale nie jest fajne. Gdybym robiła tę kuchnię i mogła zmienić tylko jedną rzecz, to zmieniłabym blat z płytek na jakiś inny, ale drugą rzecz po blacie zmieniłabym właśnie ten ociekacz, żeby nie był z tej strony, tylko z tej. On spokojnie mógłby być nad narożną szafką zamiast nad zmywarką i tu by wtedy była bardzo wygodna przestrzeń do pracy, w dodatku blisko lodówki. Teraz przechodzimy do drugiej części mieszkania z sypialniami i łazienkami i ta strona jest z oknami na wschód, tu jest jedno na południe, natomiast te pozostałe są na wschód i dlatego tutaj pod wieczór jest trochę ciemniej niż w salonie, ale ma to ten plus, że sypialnie się tak bardzo nie nagrzewają. I tu jest łazienka zielona, do której zajrzymy później, pokój syna, pokój córki, który niedawno przeszedł metamorfozę, a tam jest przejście do sypialni, drugiej łazienki i tu jeszcze jest schowek za lustrzanymi drzwiami i tutaj trzymam odkurzacz, mop, tego typu rzeczy, plecaki, kurtki zimowe, a w tym miejscu powiesiłam huśtawkę. Pomyślałam, że to jest taka przestrzeń, gdzie tylko się chodzi i szkoda, żeby się marnowała, a huśtawka to fajna opcja, zwłaszcza przy dzieciach, więc może niektórym by to nie pasowało, że trzeba tę huśtawkę trochę tak przesuwać, przechodząc. Mi to zupełnie nie przeszkadza, a zdecydowanie huśtawka jest w częstym użyciu i bardzo się cieszę, że się na nią zdecydowałam. Ta przestrzeń komunikacyjna tu w przedpokoju, w korytarzu jest duża, a zarazem mocno chaotyczna. Tu jest ściana pod kątem, tu jest wnęka, tu są drzwi, ale te drzwi też są pod kątem innym niż kąt prosty względem tamtej ściany. I przez to ciężko tak naprawdę tutaj jakoś sensownie zaaranżować. Natomiast ta komoda wcześniej stała u córki i podczas metamorfozy wyjechała. Stanęła tymczasowo w tym miejscu i mimo tego, że
No widzicie, tu zwłaszcza, że jest jeszcze wnęka, a ta komoda jest głęboka, mocno wystaje i nie jest idealnym rozwiązaniem. Wizualnie też nie bardzo mi tutaj odpowiada, natomiast ma bardzo wygodne szuflady, które są głębokie i bardzo pojemne i pomyślałam, że właściwie przyda się w tym miejscu, więc prawdopodobnie ją przemaluję, by właśnie swoim kolorem bardziej podbiła moje serce. Uchwytów nie będę dorabiała, żeby o nie nie zahaczyć przechodząc, ale wydaje mi się, że sama komoda tutaj zostanie. Na niej na stałe leży walizka. Nie jest to znowu idealne rozwiązanie, ale szczerze mówiąc, gdzie tej walizki nie chowałam, to i tak kończyło się tak, że ciągle stała na wierzchu, bo co chwila z niej korzystam. A teraz jest fajnie, bo nie muszę się do niej schylać, tylko po prostu sobie otwieram i mogę wyjąć ten sprzęt, którego właśnie potrzebuję, bo tutaj mam i obiektywy, aparat, wszystko jest bezpiecznie pochowane w takich gąbeczkach. Więc to jest fajna opcja, a statyw, torba z dodatkowymi rzeczami to się mieści w szufladach, więc w końcu nie muszę się zmagać z tym, że zawsze gdzieś w kącie leży ten sprzęt fotograficzny, który musi być na wierzchu. Teraz jest trochę bardziej uporządkowany i nawet fajnym pomysłem było też, jak te rzeczy były schowane w pojemniku pod łóżkiem, jednak okazało się, że jak muszę ten stelaż łóżka otwierać kilka razy dziennie, bo czasem tak często sięgam do tego sprzętu, to już nie jest wcale aż tak wygodne. Dlatego te rzeczy, z których korzysta się na bieżąco, wolę mieć bardziej pod ręką. Pod filmem z metamorfozą pokoju mojej córki pojawiło się pytanie, co się stało z tą kuchnią, bo faktycznie przed metamorfozą było, a po już nie. A po prostu dlatego, że kuchnia stanęła tutaj przed drzwiami, pomiędzy pokojami dzieci. Ta przestrzeń tak naprawdę też jest wykorzystywana do zabawy, więc uznałam, że to będzie odpowiednie miejsce. A tak naprawdę spodziewam się, że już niedługo dzieci z niej wyrosną i kuchnia będzie mogła stanąć u kogoś innego. Teraz wchodzimy do środka i tu chyba nie będę aż tak dokładnie opowiadała, co jest gdzie, bo pojawiły się już dwa filmy pokazujące ten pokój na kanale. Jeden o organizacji, drugi właśnie z metamorfozą. Natomiast tam nie było jeszcze baldachimu, bo baldachim powiesiłyśmy później. On jest taki trochę różowy, ale taki stonowany. Myślę, że fajnie koresponduje tutaj z kolorem tej ściany, a też jest fajnym motywem do zabawy. Można sobie robić taki domek. Myślę, że jeszcze długo nam się ten baldachim nie znudzi. Z tej strony jest biurko z szufladkami i tu obok szafki modułowe, w których zrobiłam szuflady i jestem z tego zestawu bardzo zadowolona. Trochę się obawiałam, że te szuflady za drzwiami będą niewygodne do korzystania na co dzień, ale wcale tak nie jest. Co więcej, organizacja szuflad przez te ileś miesięcy wcale się nie zmieniła i to znaczy, że naprawdę dobrze to przemyślałam, więc jest to pewna satysfakcja. Pokój syna jeszcze czeka na swoją większą metamorfozę, ale to, z czego już teraz jestem bardzo zadowolona, to ten regał. On jest z tej samej serii, co komoda w salonie, no jednak nie stoją blisko siebie, więc aż tak tego nie widać. Natomiast faktycznie po gałkach możecie zauważyć i po tym detalu tutaj na froncie. I to, co charakteryzuje ten regał, to bardzo ciekawy sposób ułożenia półek, który jest idealny właśnie do pokoju dziecięcego, ze względu na to, że książeczki dla dzieci mają bardzo zróżnicowane rozmiary. Zobaczcie, niektóre są takie małe, niektóre takie duże i ciężko by było ułożyć je na półkach w tym samym rozmiarze. A w ten sposób dla każdego formatu jest odpowiednie miejsce i fajnie się to wszystko komponuje. A tu jeszcze na dole jest szafka, co też jest fajną opcją i my tu schowaliśmy pudełka z klockami Lego. Są sortowane kolorami. Są też dodatkowe pudełka na jakieś specyficzne rodzaje, na przykład na ludziki Lego, ale jednak ten system kolorowy bardzo nam się sprawdza. To, co jest najbardziej charakterystyczne dla tego pokoju,
to sufit, który jest półkolisty i jest tu namalowane niebo, a lampki są gwiazdkami. Niestety po ponad 20 latach większość tych żaróweczek już nie działa i ciężko je wymienić na jakieś nowe. Co więcej, nie bardzo da się je wymienić na LEDowe, bo to ten rozstaw drucików, żeby podpiąć, jest bardzo specyficzny i te dziurki są malutkie, więc obawiam się, że za jakiś czas jednak trzeba będzie ten sufit zlikwidować i zrobić zupełnie nowy, ale syn go bardzo lubi, więc na razie zostaje. I podobnie jest z tym biurkiem, które chciałabym, żeby stanęło tutaj, żeby był do niego lepszy dostęp, żeby siedząc przy biurku można było patrzeć w dal przez okno. No ale to nie mój pokój i nie do mnie należy ostateczna decyzja, dlatego jeszcze negocjujemy. Tu w rogu jest ciekawe rozwiązanie. Jest zabudowana szafa z takimi łamanymi drzwiami. W tym miejscu chyba kiedyś była wnęka i po prostu zamiast wnęki zrobiono taką zabudowę, przez co lekko wystaje. I z jednej strony to jest super, nie trzeba wstawiać osobnej szafy na ubrania, natomiast to rozwiązanie z wieszakiem za wieszakiem w tę stronę nie jest aż takie wygodne. Wolałabym mieć je obok siebie i głębszą szafę. No i dodatkowo przez to, że tu są drzwi, to w tym miejscu też nie może stanąć żaden większy mebel, bo po prostu drzwi by się nie otworzyły. Dlatego coś za coś. Teraz już przechodzimy do sypialni i zaraz za wejściem mamy kolejne wejście do łazienki, a tutaj garderobę również za lustrzanymi drzwiami, jak ten schowek przy huśtawce. A w głębi jest łóżko, moje miejsce do pracy i znowu szafa, podobna do tej w przedpokoju, ale zupełnie inaczej zorganizowana, bo tam tak naprawdę ta szafa składa się z dwóch małych pięćdziesiątek, a tutaj jest jedna szeroka, przez co szuflady w środku są takie długie. I można w nich zupełnie inaczej zorganizować przestrzeń. Natomiast to też jest szafa płytka, a nie taka typowa sześćdziesiątka. Najważniejszym meblem w sypialni jest oczywiście łóżko. I ja z mojego jestem bardzo zadowolona. Po pierwsze dlatego, że ma mięciutki zagłówek i to jest naprawdę fajna sprawa. Można sobie wygodnie usiąść bez układania za plecami sterty poduszek. A po drugie dlatego, że pod całym łóżkiem jest pojemnik. Z tej strony się podnosi stelaż. Można podciągnąć za ten sznurek albo włożyć rękę pod materac i po prostu złapać stelaż. On się podnosi bardzo łatwo i tam jest tyle miejsca na rzeczy, że to jest niesamowite. Ciągle się tym zachwycam. No a już mam to łóżko jakiś czas, więc jest fajnie. Jeżeli chodzi o pewne schowki, skrytki, to też na pewno bardzo sobie chwalę szufladę. To, że mogę mieć coś blisko pod ręką, a zarazem nie na widoku. Bo to przy łóżku, wiecie jak jest, często gromadzą się różne rzeczy i tak jak książki wyglądają fajnie, tak już to nie dotyczy wszystkich przedmiotów i szuflada zdecydowanie jest fajna. Szafka oczywiście też może się sprawdzić, ale wtedy zwróćcie uwagę, żeby front otwierał się na ścianę, tak żebyście uchylając z łóżka mieli wygodny dostęp, no bo inaczej nie będzie wygodnie. Drugim takim bardzo wygodnym rozwiązaniem jest ta komoda, która jest na kółkach i mogę ją sobie wysunąć, robiąc dodatkową przestrzeń do pracy. Mogę tu ułożyć dużo rzeczy. Blat nagle staje mi się prawie dwa razy większy. Mogę też odjechać tą szafką tutaj do łóżka i mieć blat przy łóżku, żeby sobie położyć na przykład laptopa i oglądać film, więc tych zastosowań jest naprawdę dużo. I biurko specjalnie kupiłam takie z regulowanymi nogami, żeby ustawić je na takiej wysokości, żeby na pewno ta komoda mogła wjechać tam pod blat. I gotowe.
Obecnie mam w garderobie bardzo dużo miejsca na swoje rzeczy, natomiast jest to też w pewnym stopniu zasługa tego, jaką ta garderoba przeszła metamorfozę w ostatnich kilku latach. Bo początkowo tu były raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć drążków na ubrania, a ja tak naprawdę potrzebuję tylko jednego. Teraz tu jeszcze dodatkowo wiszą jakieś ubrania czekające na wyprasowanie. Tu po prostu odkładam wieszaki. Zobaczcie, jak kolorowe. Bardzo lubię te wieszaki kolorowe. One czekają po prostu na ubrania, które wrócą z prania. Są teraz w koszu na pranie. Natomiast tak naprawdę te drążki nie mają istotnego zastosowania. Dlatego dwa zostały zdemontowane. Teraz tu jest komoda, w której jest aż sześć szuflad. One są głębokie, więc wygodnie można powkładać do nich rzeczy. Tu na dole jest regał, tam sobie trzymam teraz łyżwy i tego typu rzeczy, a tu jeszcze dodatkowo są takie materiałowe półki, tutaj jakieś rzeczy do szycia, golarka do ubrań i tego typu dodatkowe przedmioty odkładam. Natomiast półki takie na stałe zrobione są tylko tu i one są tylko cztery, więc mi wystarczają dwie, a te górne są na jakieś dodatkowe rzeczy, jak widzicie, tutaj jest na przykład plecak. Więc ta garderoba z jednej strony jest super duża i no jest tak naprawdę spełnieniem marzeń o garderobie, a z drugiej strony przez to, jak została zaplanowana, jak dużo było drążków, a jak na przykład wcale nie było szuflad, no to wcale nie była wygodna. I teraz jest taki patchwork, miszmasz, ona nie wygląda jakoś specjalnie pięknie, ale zdecydowanie stała się wygodna. I też wygodne jest to, że tu na końcu stanęła deska do prasowania, bo można łatwo coś wyprasować, jeżeli jest taka potrzeba. Chociaż powiem Wam, że robię to od święta. Natomiast tak naprawdę na desce też można coś na szybko dołożyć. Tu też dodatkowo jest krzesło, więc myślę, że tego typu rozwiązania Wam polecam. Jeżeli planujecie właśnie swoją garderobę, to koniecznie od razu uwzględnijcie odpowiednio dużo szuflad i półek. W łazience z wanną są aż dwa lustra. Jedno, które wcześniej stało w sypialni przy łóżku, i drugie tutaj na pół ściany właściwie. I ta łazienka ogólnie jest duża, a przez to lustro sprawia wrażenie jeszcze większej. Tu jest fajny patent tak naprawdę, że to lustro zaczyna się na tej wysokości. Ono nie jest bezpośrednio nad blatem i szczerze mówiąc nie trzeba go wcale aż tak często myć. To jest bardzo wygodne, bo ono się praktycznie nie zachlapuje. Minusem tej łazienki jest to, że chociaż jest duża, to nie ma wcale dużo miejsca do przechowywania rzeczy w zamknięciu. Pod umywalką nie ma szuflad ani nawet żadnej szafki. Nad umywalką też nie ma lustra z szafką na przykład w środku, więc jak się z czegoś korzysta tak na co dzień, kilka razy dziennie, to to musi być na wierzchu. Próbuję to jakoś ograć i tam mam takie ładne pojemniczki z drewnianym zamknięciem, w większym są waciki kosmetyczne. Tutaj mam takie szklane pudełeczka, ten pojemniczek. On trochę tak sprawia, że te rzeczy są zgromadzone i przez to bardziej uporządkowane, ale to nie jest idealne rozwiązanie, bo rzeczy na wierzchu po prostu też się bardziej kurzą. Natomiast tu jest szafka, więc też nie jest tak, że jest tragicznie i nie ma żadnego miejsca do przechowywania w środku. Szafka ma piękny, lustrzany front, który jest tutaj na równi z resztą lustra, więc to wygląda naprawdę fajnie. Minusem trochę jest umiejscowienie tej szafki, bo ona jest nad pralką, więc jak trzymam tutaj drobne rzeczy i sięgam po jakiś kosmetyk z głębi i przypadkiem wysunę ten z przodu, to on wpada za pralkę i to jest koszmar. Nie róbcie sobie tego. Nie wiem, jak to można by było rozwiązać. Myślę, że przydałby się tutaj blat nad tą pralką chyba, ale jest gniazdko, więc i tak byłoby to problematyczne. Na razie rozwiązałam to w ten sposób, że mam dużo rzeczy w
pudełku, wysuwam pudełko i sobie tam grzebię i szukam tak jak w szufladzie. A część rzeczy po prostu jest duża, jak jakieś kosmetyczki na wyjazdy czy ręczniki, więc wtedy nie ma problemu, że ręcznik wpadnie za pralkę. To dotyczy tylko tych drobniejszych rzeczy i wtedy pudełko się sprawdza. Pamiętam, że część osób mówiła, że przechowywanie ręczników w łazience to nie jest dobry pomysł, bo zaczną tak śmierdzieć wilgocią, ale szczerze mówiąc, trzymam je tutaj od lat i nie ma takiego problemu. Jak zostawiam ubrania w łazience, to też nic się z nimi nie dzieje, więc zastanawiam się, czy przypadkiem to nie jest jakaś kwestia z wentylacją. Może coś z wentylacją jest nie tak, skoro w łazience aż tak bardzo utrzymuje się wilgoć. Tutaj tego problemu nie ma, więc na szczęście ręczniki mogą być pod ręką. Na pralce mam jeszcze taki koszyk, w którym jest chemia, bo niestety te półki w szafce są zbyt niskie, żeby zmieściły się takie rzeczy jak płyn do prania czy domestos, dlatego to musi stać tu na wierzchu, ale przynajmniej w tym koszyku, no to może aż tak się nie rzucają w oczy, mam nadzieję. W zielonej łazience, podobnie jak w tamtej, też jest duże lustro, jednak to zaczyna się znacznie niżej. I ta część tutaj w okolicach umywalki bardzo szybko robi się zachlapana. W tej łazience zamiast wanny jest prysznic i to taki przestronny, ale też na przestrzeni lat przeszedł swoje modyfikacje. Po pierwsze, początkowo tu nie było lampki, więc było bardzo ciemno. Teraz jest lampka i to zupełnie inny komfort kąpieli. Po drugie, była bateria z dwoma pokrętłami, więc długo ustawiało się temperaturę, co pod prysznicem ma szczególne znaczenie i nie zawsze jest tak, że potrzebujemy, żeby cały czas leciała woda, jak na przykład chcemy się namydlić, albo nie potrzebujemy aż tak mocnego strumienia. I w przypadku dwóch pokręteł bardzo ciężko było zmienić tę moc strumienia bez zmieniania temperatury, więc albo się marzło, albo robiło się za gorąco. Więc tak naprawdę efekt był taki, że w ogóle się tego strumienia nie regulowało, niepotrzebnie się zużywało więcej wody, dlatego bateria z czasem została wymieniona na taką z termostatem, co jest jeszcze lepsze niż jeden uchwyt, bo po prostu ustawia się temperaturę w jednym miejscu, a tu wygodnie reguluje tylko moc strumienia i w ten sposób nie ma ryzyka, że ta temperatura ni stąd, ni zowąd się zmieni właśnie podczas tego przykręcania czy odkręcania. A ostatnio jeszcze wymieniłam ten element, żeby mieć nie tylko słuchawkę, ale też deszczownicę, więc teraz jest już w ogóle super. Olbrzymim atutem tego mieszkania jest balkon, który ma piękny widok na stare wierzby. W tym roku balkon osiatkowałam, żeby koty mogły też z niego korzystać bezpiecznie i zrobiłam małą metamorfozę, bo dotychczas była drewniana podłoga, drewniane skrzynie, a teraz są też wygodne siedziska, to kultowe krzesło ziska, na którym można sobie tak wygodnie usiąść. Świetnie się sprawdza. To już wszystko. Niektóre pomieszczenia omawiam bardziej szczegółowo w innych filmach, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie sprawdźcie na kanale. Zachęcam do subskrybowania kanału, obserwowania nas na Instagramie, zostawienia łapki w górę i czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!